Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Nawrocki z firmy Hajkoki. Krzysztof, co dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych widzów? Dzisiaj przedstawimy piły szablaste, urządzenia, które zdobywają coraz większą popularność na naszym rynku. Są to bardzo uniwersalne urządzenia służące do wszelkiego rodzaju prac rozbiórkowych, remontowych. Tak naprawdę ich zakres prac jest bardzo szeroki, od materiałów budowlanych typu cegła, typu chudy beton, przez drewno, stal i tak dalej, i tak dalej. No to powiedzmy w skrócie, jak ona jest zbudowana. Tutaj widzę, że są jakieś przełączniki. O co chodzi w tych przełącznikach? To jest akurat przełącznik trybu pracy między pracą ciągłą, czyli zwykłym posuwem, a ruchem tak zwanym swing, ruchem, który zwiększa nam tempo cięcia, powoduje dodatkowe wychylenie brzeszczota oraz przyspieszenie pracy. Tu mamy na prąd, a tutaj mamy na Wasze baterie. Oczywiście. Oba urządzenia są wyposażone w silniki bezszczotkowe. To urządzenie jest urządzeniem sieciowym, natomiast tutaj mamy urządzenie akumulatorowe, które współpracuje z akumulatorami typu Multivolt. Jest to urządzenie 36-woltowe. Oczywiście tutaj możemy zastosować akumulatory typu A, mniejsze, oraz typu B, czyli te większe akumulatory, które tutaj prezentujemy, ale również możemy z tego urządzenia zrobić urządzenie w pełni sieciowe przez zastosowanie adaptera 36V i wtedy też możemy takim urządzeniem śmiało pracować. Może być ono zasilane z sieci. Przygotowaliśmy też brzeszczoty, ciekawe. Mógłbyś w skrócie powiedzieć o tych brzeszczotach? To jest brzeszczot do... To jest brzeszczot do materiałów budowlanych, do miękkich materiałów abrazyjnych. Mamy też brzeszczoty... Czyli suporex. Tak, na przykład. Mhm. Mamy też brzeszczoty nie tylko zakończone zębami, ale również ze wszelkiego rodzaju nasypami, czy wolframowymi, czy diamentowymi. Brzeszczoty do drewna z gwoździami, do gałęzi, do metalu, do stali. No i ten mnie zaciekawił jeszcze. Tak, to jest taka ciekawostka. Jest to brzeszczot ze stali kwasoodpornej, ze stali nierdzewnej. Służy on głównie do cięcia lodu, ewentualnie zamrożonego mięsa. Czyli ogólnie też polecany jest do zakładów? Tak, używany jest w masariach we wstępnej obróbce mięsa. Czyli to są maszyny ogólnie kompletne, można powiedzieć, zastosowanie dla każdej branży. Dokładnie tak, zwłaszcza w branżach remontowych i rozbiórkowych, gdzie trzeba coś rozebrać, wyciąć, nie wiem, chociażby ościeżnice stalowe, drewniane, wycinanie rur w trakcie ich wymiany w remontach. Zaznaczmy jeszcze, że beziskrowe. Oczywiście, no to wszystko zależy też od materiału, ale głównie jest to cięcie beziskrowe. Zmniejsza ono też zapylenie w przeciwieństwie do szlifierek, które rozrzucają nam ten pył i drobiny ciętego materiału wszędzie wkoło. Te urządzenia nie powodują takiego zapylenia, ani nie powodują też iskrzenia, także prace nimi są o wiele łatwiejsze i czystsze. Czyli ogólnie w zależności, czy tniemy, czy gruby, czy cienki materiał, to wystarczy dobór brzeszczota, bo moc maszyny sobie na to pozwoli. Dokładnie tak. Tutaj oczywiście jeszcze możemy sterować w czterech zakresach jej prędkość obrotową, w związku z tym bardzo łatwo możemy dobrać odpowiednią prędkość i odpowiednią moc do danej aplikacji. Także jak ktoś będzie szukał kompletnej maszyny, można powiedzieć, do różnych branż, to można śmiało zająć. Jest to jedno z najbardziej uniwersalnych urządzeń w tym momencie na rynku. Jest to, Krzysztof, mi się wydaje, że w skrócie powiedzieliśmy o tych maszynach wszystko w naszym programie dzisiaj. Także dziękuję Ci za przybycie. Dziękuję. A Was zapraszam do następnych odcinków PPN.